Cześć wam i chwała poszukiwacze przygód, poszukiwacze skarbca, z tej strony Kokos Fly oraz Pinia 515. Hej, hej! I będziemy wykonywali zadanie A Train to Catch, tak jak w ostatnim odcinku będziemy w nowej lokacji. A ty strzelałaś do mnie? Ja myślałem, że ty do mnie nie, strzelasz. Za tobą są. Aha, dobra, no trudno, to idziemy dalej. Au, au! Pinia poprawiła sobie głośność mikrofonu, więc... Może to coś zadziała. No Jezus, ja spadłem. Wreszcie po kilku dobrych rundach, że tak powiem. O, przeszedł przez pociąg facet. Wreszcie po kilku dobrych rundach w Borderlands będzie nas bardzo dobrze słychać. Mam taką nadzieję. A nadzieja matką głupi. No mam nadzieję, że w tym przypadku aż taką matką głupich nie będzie. Ale wiesz, jak każdą matkę trzeba ją szanować. Trzeba ją kochać miłością matczyną. Tak, tak, wiem. Tutaj jest fajna tarcza. Ja właśnie już sobie tarczę kupiłem. I chyba, nie wiem, chyba ją zakupię. Zakupią. No już zakupiłem fajną tarczę, była lepsza we wszystkim od mojej, więc... Mojej nie jest, ale zaraz zobaczymy, może jakaś będzie... Zobaczymy, zobaczymy. Ciekawe, że tam się da wejść na górę. No nie wiem. No ja też nie wiem, musisz sama zdecydować. No właśnie, to jest takie... To jest ból, prawda? Prawda? Ale chyba ta jest lepsza mimo wszystko. O, ładnie, ładnie, ładnie. No, tamta była lepsza. Dobra, bierzemy. Tutaj mi wygląda na jakieś wejście na górę, ale chyba niestety nic z tego nie będzie. To co, idziemy? No. Dzisiaj jesteśmy w dobrych humorach wszyscy, bo był świetny dzień, więc nie będziemy zamulać. Nie, tylko troszeczkę. A mi się coś dziwnego stało ze znacznikiem tarczy. Jakiś taki dziwny jest, ale to nieważne. Dobra, mamy tutaj do czynienia z robocikami, które coś strzelają dziwnie. Kokos, znacznik tarczy się zmienia w zależności od tego, jaką masz tarczę. Jak ja miałam wcześniej odporną na ogień, to moja tarcza płonęła. Tak. Wiesz, znacznik tarczy tam przy życiu. Teraz mam chyba od wybuchów osłonę, więc mam z takimi kolcami. No nie wiem, muszę zobaczyć, co ja mam w takim razie. Szansa na zaabsorbowanie kul przeciwnika. Zaabsorbowane kule są dodawane do mojego plecaka. No to już nasza odpowiedź. Szansa na zaabsorbowanie kul przeciwnika. Spoko loko, podoba mi się to. Dobra, tutaj... O! Pozdrawiliśmy pociąg ostatnio. Dobra, bo on strzela jakimiś takimi wyładowaniami elektrycznymi. Albo nam tarcze totalnie negują. Albo chcą przynajmniej negować. Jeszcze granaty. Dobra, moje granaty teraz powodują obrażenia od kwasu, więc to będzie dobre na te robociki. To niestety wybuchają po 2-3 sekundach, no i to jest największy ból. Dziwne, że tutaj są roboty, bo rozwaliliśmy ten pociąg tej korporacji. O kurczę, ale uważaj, bo tam te robociki go leczą. Najpierw trzeba je rozwalić. Mówisz, masz. Tam to mami. Nie, trzeba rozwalić te, które leczą. Dobra, ja się nie zdaję.
Koroid jest tutaj, a moja broń ogniowa nie jest. Dobra, może będę... Jaką ja mam jeszcze broń? Ja mam pistolecie. Uważaj, bo to są samobójcy. Ten pistolet już nie da się wstrzymać. Dobra, lecimy na tych palantów. Au. Co, wybuch? Tak, ale nic mi nie zrobił. No dobra. Chcę tam jakąś skałkę do rozwalenia. To chyba jest faktycznie dobry dzień na zabijanie. No ba. Każdy dzień jest dobry na zabijanie. Ostatnio się tak też, wola, ostatnio się zabijać. Też zastanawialiśmy, raczej ja się zastanawiałem nad nową grą na kanale i dałem ten pomysł Pini. Dzisiaj zobaczyłaś gameplay z... Boże, jak ta gra się nazywała? Nie wiem, jakoś tak dziwnie. O Jezus, jakaś dwójka to była, ale kurna nie pamiętam, jak ona się nazywała. Fuck. No i zapomniałem, no i widzicie? Jak się chce o czymś powiedzieć, to się zapomina całkowicie. No ale generalnie chodzi o to, że wyszła gierka już ostatecznie, która była w fazie beta przez dłuższy czas. Dobra, to sobie biorę, a to sobie zostawiam. Don't worry. If Jack really wanted to protect the vault key, it wouldn't be on a train. He'd have Wilhelm guarding it. Gra dotyczy tego, że możemy zagrać albo kosmitami, albo Marines. I jedna osoba widzi wszystko z perspektywy RTS-u, czyli od góry i buduje budowlę, a druga osoba, a pozostałe osoby w drużynie widzą wszystko z perspektywy pierwszego gracza, czyli takiej FPS-owej, no i po prostu konkuruje się. O, poczekaj, to jest jakiś przeciwnik ostry. Gdzie? Tutaj. Może na niego wpadłam, niech kąpy? Nie. Jakiś kurna skaczący robocik. Kozak, dobra. Skaczący kozak. A masz! Kurde, nie ruszaj się. Co on robi w ogóle? Co on robi? Ty, jakie ma osłonę! I ciągle go naprawia ten... Taki główny. Zabij go. Dobra, zabiję. On wyrzutnie rakietowe ma. No, widzę, widzę. Weź go, możesz go poczarować, tak powiem. Zaraz. Ale granaty się do niego doczepiają, wiesz? To jest fajne. Może w ogóle te moje granaty mają taką właściwość? Nie, nie mogę. Au. Padaj. A ten przeciwnik nie będzie sprawił chyba jakieś wielkie wyzwania. Wow. Się już granaty skończyły. Nie korodują go. Jakoś nie mogę. Tu dziadu. Jezus Maria. Dychaj. Au. Pociśniesz go tam? Staram się, nawet nieźle idzie. Ała. Oj. No, nie pomogę ci. Trudno, może sobie sama poradzę. O kur... O dobra. Kurde! O w mordę jeżę, bo to jakiś ten badass loader tam nawala ładnie. A ten Wilhelm się regeneruje. Shit. Nie wiem, czy uda mi się, ale zobaczymy. Go. O w mordę, no, nie, umrzemy nie. Chyba tutaj. Chyba, że uda tak. Nam się rozwalić jakiegoś gościa, ale ja nie sądzę, już nie żyję. No dobra, mam nadzieję, że ten cały Wilhelm się nie zregeneruje, ale w sumie aż taki trudny nie jest. Regeneruje się, regeneruje ale... się. Kokos, ja wpakowałam 18 granatów z niego. Ała, już od razu oberwałem od czegoś. Tak, ale regenerują mu się tylko osłony. A on sam się nie regeneruje. Regeneruje.
mordę jeżdża, bo tam jest jakiś ten bad slaughter, no. Już mam... No nie, już mnie ścisnął. Ja potrzebuję ammo. Ammo! Dobra, ja może wstanę. Nie, nie wstanę. Zabiłaś mi gościa. Cholera. A, ja zginę zaraz. Dobra, żyję. No bierz ten cholerny granat. No gdzie we mnie? Kurna, faktycznie ten Wiktem się regeneruje, te robociki go regenerują, no. Potrzebuję, kurde, granatu. Fuck. Nie, no dobra, chyba już tutaj, to już nikogo nie ma. Znaczy, o Jezus, i jeden strzał i po mnie, no. Dobra. Stałeś? Tak. Trzeba rozwalać te robociki, które go leczą, bo to jest najlepszy ten łuk. Aaaa, granat! Nie to chciałam. Dobra, to może być. Nie, to jest bez sensu. Tak, on szybko chodzi, no. Jest to olbrzymim, okropnym robotem, który szybko chodzi. O Jezu! Już mnie pocisnął, no. Kurczę, może jakieś robociki zaczną go zaraz leczyć, a może i nie. No dobra, nawalaj w niego lepiej. No ale to co z tego? Ja nawet nie wiem, gdzie mogę mu te strzały krytyczne sadzić, no. I znowu zginąłem. Kurczę, no potrzebujemy jakiejś totalnej na wypasie broni. Bo teraz trochę gorzej nam idzie, szczerze mówiąc. No bo ja nie mam amunicji, no prawie go wystrzelałam z tych, wiesz, z rakietnicy. Teraz nie ma w ogóle amunicji. Jasny gwint, już go leczą. O Jezu. No i znowu jest uleczony. Dobra, walnij go. Głowę, bo on ma on jednak ma głowę, słuchaj. Nie myślałem, że ma głowę. Dobra, zajmij się tam tymi gośćmi, a ja będę... Dobra, zobacz, to jest taki mizerny. Kurna, ale ten gość jest potworny, szalo robota. Au. Głowa człowieka, w ogóle jest jakiś takim dziwnym, wielkim człowiekiem. Kurde, dlaczego zginęła? Zginęłaś? Nie, umierasz dopiero. Strzelaj w innego gościa, w jakiegoś robocika strzelał, nie w niego. Tego robocika, ja który w ciebie rzuca granatę. Ja coś tam jestem... On przyzywa roboty, które go regenerują. Kurde. Teraz spadaj! Gdzie on jest? On już prawie nie żyje, tylko musisz go tym zająć. Ja w niego będę ciskał... Cholera, ja już nie żyję prawie. Ja w niego mogę walić ten, krytyczne strzały w łeb, no. Tylko muszę go mieć zdjętego... Znowu roboty sobie przesyła. Ale już je niszczę. Dobra, zniszczone. Krytyk. No, panie. Już nie żyje praktycznie. Jest, pięknie. Zajebiście. Aha, jest gniam. Podnieś mnie. I'm back, bitches. Kurczę, mam czwarte miejsce? Kurna, nie ma czwartego miejsca, ale to chyba zamiast pistoleciku go sobie wezmę. Fajna pukawka, słuchaj. A gdzie? A co no, dla mnie? A dla ciebie? Nie wiem. Figa z makiem chcesz? Tak. No, zamień rzesz tą broń. Champagne,
cheers, high five, slow clap. Zamień tą broń. Fuck, no nie chcę tego. Co do jasnej. Tak, i teraz chcę zamienić. No ty popatrz, no. A, zaraz, bo to jest na 17. Dobra, jestem idiotą w takim razie. Ale to zaraz 17 nam skoczy. No bywam idiotą, no co na to poradzić. Już ja nic nie mówię. Ale westchnęłaś znacząco. No Paulina, przypominaj sobie, jak się nazywa ta gra, o której mówiliśmy. No dobra, to ty tam idź do punktu kontrolnego. A ja ci zaraz powiem, jak się nazywa ta gra. Tylko żeby ci nie przerwało nagrywania. Nie, myślę, że aż tak źle to nie będzie. O, tutaj możemy sobie spokojnie popodróżować. Chyba to jednak wezmę, żeby miejsce sprzedawać. I gdzie teraz możemy się udać? Zaraz zobaczymy. Do sanktuarium, ale w poprzedniej lokacji było jeszcze zadanie od tej małej, irytującej dziewczynki i to chyba właśnie sobie weźmiemy. Więc udamy się do Tundra Express i zrobimy sobie zadanie dodatkowe. No, halo. To się nazywa Natural Selection 2 Gorilla Trial. A, no właśnie, Natural Selection 2. Koniecznie sobie zobaczcie gameplay z tej gry. Jak mówiłem, jest to połączenie RTS-u, czyli Real Time Strategy z FPS-em. Chyba nie muszę wyjaśniać, co to znaczy FPS. I taka całkiem ciekawa, już, całkiem fajna gierka. Ona niestety nie zostanie wydana po polsku na pewno, bo jest to produkcja małego studia i w Polsce nie jest firmowana, że tak powiem, nie jest sprzedawana. Natomiast można ją kupić sobie przez Steam. Zobaczcie sobie z tej gry gameplay i po prostu napiszcie ewentualnie, czy chcielibyście zobaczyć jakiś gameplay z tego, bo może się ukaże, a może nawet jak nie napiszecie, to i tak się ukaże. No nie wiem, zobaczymy. Jeszcze tą sprawę całkowicie przemyślimy. Na razie wygląda na to, że jest dosyć drogawa. Ile ona kosztowała? 60 zł, prawda? Nie, tam 24 euro. 24 euro to będzie około 90 kilku złotych. No właśnie. No dobra, chodźmy do tego znaku, do tego wykrzyknika, to sobie zrobimy zadanie od małej dziewczynki, a Train to Catch sobie skończymy dopiero potem. Ja nie kontrolowałem czasu, kiedy zaczęliśmy nagrywać, ale myślę, że jak zrobimy sobie to zadanie, to ewentualnie już skończymy. Generalnie Borderlands jest dosyć długą grą. Nie wiem, ile zajmie nam czasu jej przechodzenie. Ale coś mi się zdaje, że około 15-20 godzin można się w tym bawić. Można się w to bawić, dlatego chyba nie będziemy wykorzystywać, wykonywać każdego wątku pobocznego, każdego zadanka. Na pewno będziemy chcieli to wszystko dokończyć i przejść wątek główny. A tutaj jest coś, nie możemy tutaj wejść. Ale to może kiedy indziej. Ale wątek główny też jest fascynujący, jest mnóstwo walki, mnóstwo potworków. Zabijania to jest najważniejsze. Dobra, gdzie była ta dziewczynka mała, co? Gdzieś tam wchodziła. Z drugiej strony. U góry? Nie. A, faktycznie z drugiej strony. Dobra, to się przejdę tędy. A ty za mną się przejdziesz. Juuu! Co już za skok? Skok. Skok pantery. Razy 4. Dzisiaj oglądam bajkę z pandą. Z jaką pandą? Ta Kung Fu Panda? Nie, jest jako serial w Comedy Central.
jak to panda jest jakiejś tam grupie walczącego smoka i to jest jej życiową, to było jej życiową pasją zostać pandą w właśnie walczącego smoka grupie. To nie jest jakaś kungfu panda? Nie, to jest, myślę, że to jest bazowane na tym, ale to się zupełnie inaczej nazywa. Zobacz, ta panda nie jest podobna do kungfu pandy? No jest! No,